Witam wszystkich. Przyszła do mnie dzisiaj kolejna przesyłka z Chin za pośrednictwem Singapore Post. Przesyłka rejestrowana w bardzo dużej kopercie, jak widzicie. Opisana jako prezent i wyceniona na kwotę 10 dolarów. Zobaczmy, co jest w środku. Przyszła do nas kamera, na którą trochę czekałem. Firmy SJK. Jest to kopia GoPro. Kamera operuje nam czymś takim jak rezolucja 1000p, czyli będzie nagrywała w Full HD. Zdjęcia będzie robiła na 12 megapikseli maksymalnie, bądź najprostsze filmiki można nagrywać w 1,3 megapiksela. Można było wybrać dowolny kolor, tam brązowy, czarny, zielony, różowy, fioletowy, żółty, niebieski. Ja wybrałem akurat czarny. Zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście będzie wszystko w podpisie. Co i jak. Już widzę jedną rzecz, która nie była w ofercie. Jest to karta microSD na 8 GB Kingstona. Jest to prezent od sprzedawcy. Bardzo miły gest. W komplekcie mamy samą kamerę w szczelnym opakowaniu wodoodpornym. Zobaczmy, jak się ją otwiera. Op. Poszła. Tutaj jest oto ta kamerka. Bardzo ładna, bym powiedział nawet. W komplekcie mamy jakieś paski. Jeszcze nie wiem, do czego służą. Dodatkowy panel tylny, co by zamontować w kamerce i żeby dźwięk dochodził przez obudowę. Ładowarkę złącze europejskie. Bardzo dobra rzecz. Złączka do roweru bądź motocykla. Jeden z montaży. Opakowanie, żeby przymocować do statywu. Kolejny montaż. Kolejny. Klips, żeby kamerę przyczepić. Tylko zaraz, jak się go montuje? Jeszcze nie wiem. Dwa wieczka do przykręcenia do statywu bądź do hełmu. Metalowa żyłka, żeby zabezpieczyć, oraz dwa plasty. Kolejny montaż, dosyć ciężki. Cztery trytytki do przymocowania. Ruchomy zaczep, żeby się obracał we wszystkie strony. Kabel do ładowania i zgrywania z, filmików. Instrukcja obsługi. Oraz ściereczka. Wszystko na temat kamerki. Zapraszam do oglądania moich filmików. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.